Celestyna Grzybyta, dzień dobry Państwu. Prognozę pogody rozpoczynamy od informacji na temat stanu jakości powietrza w Polsce. Dzisiaj sytuacja wygląda dobrze, niemal wszędzie możemy oddychać czystym powietrzem, jedynie miejscami na Górnym Śląsku i w Warszawie jakość powietrza jest teraz umiarkowana. Niestety w kolejnych godzinach ta jakość będzie się pogarszać, bo przed nami kolejna mroźna noc ze spadkiem temperatury do nawet -2 stopni. Niebo ma być przeważnie pogodne, jedynie miejscami na północnym i na południowym wschodzie może popadać deszcz ze śniegiem lub śnieg, a nad ranem lokalnie mogą się tworzyć marznące mgły. Jutro początkowo też miejscami może być mglisto, ale prawie wszędzie spodziewamy się od rana słonecznej pogody. Większe zachmurzenie będzie tylko na Mazurach i na Podlasiu i tutaj popada deszcz ze śniegiem, a rano też to może być przelotny śnieg bądź krupa śnieżna. Na termometrach od 6 do 12 stopni na zachodzie, wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie będzie wolno spadać. W kolejnych dniach będzie cieplej, w środę spodziewamy się od 9 do 14 stopni. Więcej słońca ma być na południu, po centrum kraju, na północy i na zachodzie może się pojawić niewielki deszcz. W czwartek nawet do 17 stopni, chmur już więcej i miejscami na zachodzie, na północy i na krańcach wschodnich możliwe opady deszczu. Silniejszy wiatr nad morzem i w górach, a długi weekend majowy zapowiada się nieco chłodniejszy. Szczegóły wieczorem, zapraszam do zobaczenia.